Sielanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi kochani, dzisiaj na odcinku rozgrywamy kolejne mecze turnieju e, piłkarskiego e, z Mistrzostw Świata w Katarze 2022. Jak wpadniecie na mój większy kanał, rano rozpocząłem ten turniej. E, grupa A, e, mamy już rozstrzygnięcia. E, zerknijcie, kto e, z kim grał i jakie wyniki. Natomiast teraz mamy grupę B i mecze: Anglia kontra Iran i Stany Zjednoczone kontra Walia. Na tym większym kanale, na odcinku z rana o 6, zadałem kilka pytań: kto waszym zdaniem zdobędzie tytuł, kto będzie takim zaskoczeniem pozytywnym na tych mistrzostwach, jeżeli chodzi o zespół, kto będzie takim negatywnym zespołem, który rozczaruje. No, i kto zdobędzie tytuł króla strzelców? Cztery takie pytanka e, mogliście tam odpowiadać. Tutaj również na tym kanale napiszcie w komentarzu, kto e, Waszym zdaniem e, będzie właśnie e, królem strzelców, kto zdobędzie tytuł. To będzie rozczarowaniem, a kto będzie pozytywną niespodzianką. Ja odpowiedziałem w następny sposób. O tytuł Króla Strzelców powalczy Mbappe z Messim. Zwycięstwo w tym turnieju myślę, że będzie dla Hiszpanii. Pozytywnym, pozytywną niespodzianką będzie Serbia, a rozczarowaniem będą Niemcy. Zobaczymy czy wy również podobnie sądzicie i myślicie? Okej, okay, moi, moi kochani, a teraz rozpoczynamy meczyki w grupie B. Cztery saszetki przygotowałem. Liczymy każdą kartę za jeden punkcik i zobaczymy, czy zwycięży Anglia w meczu z Iranem, a w drugim meczu Stany Zjednoczone, czy może będzie niespodzianka. I pierwsza saszetka. Mamy Serbię, Belgia, Kamerun. Ekwador Japonia Argentyna Zjednoczone Emiraty Arabskie i i Katar czyli w pierwszej saszetce nic nam nie wpadło druga i mamy ponownie Serbię popatrzcie Serbia już drugą kartę Kostić. i jest Walia mamy moi drodzy Punkcik, brameczkę dla e, walijczyków i prowadzą 1-0 e, ze Stanami Zjednoczonymi. Mamy tutaj e, Hiszpanię, następnie Ghana, Kostaryka, Belgia, Chorwacja i Ghana. Czyli do przerwy, bo dwie otworzone saszetki, dwie przed nami. W meczu Anglia-Iran-Remis. Natomiast w drugim meczu Walia prowadzi ze Stanami Zjednoczonymi. I mamy Invincible. I jest tutaj jakaś, jakiś zawodnik z danego kraju. Nie ma Francja, Brazylia, Korea. I tam jest chyba Senegal Mendy. Ok, nie ma. Logo Belgii. Z Ekwadoru mamy Gol Machine. I bazówki. Ukraina, Tunezja. Maroko, Stany Zjednoczone i mamy Tyler Adamsa remis 1-1 i Portugalia zostaje nam ostatnia saszetka, czy będą rozstrzygnięcia bo na razie dwa remisy Dania Schmeichel, Japonia Motima, Mitoma, Peru Portugalia Hiszpania Dania jest Walia i mamy Zwycięstwo Walijczyków Ampadu I jeszcze Senegal Czyli mecze kończą się Następującymi wynikami Anglia remisuje 0-0 z Iranem Natomiast Walia pokonuje Stany Zjednoczone 2-1 Okej okay, moi kochani no mam nadzieję, że ten turniej Będzie Wam e, podobał się I zaglądać Będziecie każdego dnia Sprawdzając Wyniki, jakie tutaj się rozgrywają, natomiast napiszcie w komentarzu, jak w prawdziwym meczu, jaki wynik obstawiacie w jednym i drugim. No, ja tutaj liczę oczywiście na zwycięstwo Anglii, natomiast tutaj w drugą stronę myślę, że to Stany Zjednoczone wygrają z Walią. Także zobaczymy. Ok, moi kochani, to by było na tyle z mojej strony. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i. Cześć!